lat na, też i na prośbę, i na wniosek mieszkańców miejscowości Łagiewnika, ale nie tylko, wnioskowaliśmy do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o poszerzenie tego chodnika przy banku, bo jak wiemy, około 20 tysięcy aut przejeżdżających przez miejscowość w tym miejscu. To jest bardzo duże zagrożenie dla przechodniów. Tam chodnik był bardzo wąski i wreszcie udało się tutaj ten chodnik poszerzyć. W tej chwili te prace dobiegają końca, jest dużo szerszy, są utworzone barierki zabezpieczające właśnie przed zderzeniem się, po prostu wjechaniem tego samochodu na chodnik, także to w znaczącym też stopniu poprawi bezpieczeństwo osób przemieszczających się w tym rejonie. To bardzo uczęszczane tam dziennie, myślę, że nawet kilka tysięcy osób przechodzi w tym miejscu, bo jest i bank, tak, i sieć sklepów po jednej i po drugiej stronie, więc to jest bardzo potrzebne i bardzo ważne miejsce i już myślę, że w ciągu tygodnia zostanie ukończone. Zdecydowanie ludzie przemieszczający się tam będą czuli się bezpiecznie, zdecydowanie bezpiecznie. To bardzo dobrze wykonane, widać już i solidne ten chodnik i te barierki, które będą zabezpieczały przed możliwością wjechania samochodu na chodnik.